Cześć moje złotka kochane. Obiecałam Wam kiedyś film o nieodciętej pępowinie i podanie sposobu właśnie na tak zwaną nieodciętą pępowinę. Problem jest dosyć znaczący, dlatego że bardzo często spotykamy się w związkach z osobami, które nie potrafią oderwać się od swojej byłej rodziny. Jak wiecie, już w Biblii napisano, że opuści mąż rodzinę swoją, opuści żona swoją i stworzą jedno ciało. Natomiast bardzo często tak się po prostu nie dzieje, dlatego że ktoś opuszcza swoją rodzinę, a ktoś chce tej swojej rodzinie coś udowodnić. I tutaj zaczynają się naprawdę bardzo duże zgrzyty. Pamiętajcie, że ta nieodcięta pępowina działa w dwie strony. Czyli to nie jest tak, że wasz partner czy partnerka nie odcięła tej pępowiny i jest uzależniona od swojej rodziny. Najczęściej facet od matki, to słuchajcie, statystycznie najczęściej. Ale w drugą stronę też to działa, czyli niestety rodzina jest psychicznie spętana i uzależniona od waszego partnera bądź waszej partnerki. Nie jest to sprawa łatwa, żeby to poodcinać, bo musi to iść w dwie strony. Na końcu wam podam rytuał magiczny, bo z mojej perspektywy tylko tak możemy sobie z tym radzić, bo można iść na terapię psychologiczną, owszem, tylko trzeba chcieć. A przecież to nie jest problem, że kocham własną matkę. Nieważne, że zamiast z żoną siedzę u własnej matki godzinami i to jej wbijam te gwoździe na półki, a nie tej swojej własnej kobiecie. Ale to przecież nie jest problem, prawda? No, to jest starsza kobieta, trzeba jej pomóc. Właśnie, taka zdrowa równowaga moim zdaniem jest kluczem do sukcesu. Bo nie chodzi o to, żeby... Oczywiście po to jesteśmy, żeby opiekować się starszymi osobami. Zawsze tak było, jest i będzie. Natomiast opiekować się nie oznacza poświęcić swoje życie dla kogoś. Zrozummy się dobrze. Bardzo jest często tak, że matka nie chce puścić syna bądź córki. Ojcowie mają z tym jakoś mniej problemów, zauważyłam. Tych nieodciętych pępowin do ojców jest mniej. Sorry, ale kocie włosy mnie tutaj drażnią. Nieodciętych pępowin jest mniej. Natomiast właśnie bardzo często matka, i to w kartach wychodzi, pełni rolę kobiety, albo ten syn pełni rolę jej faceta. Tak jakby mąż nie istniał. Wiecie, mnie osobiście zupełnie by nie interesowało, że małżeństwo mojej teściowej jest o kant stołu, powiedzmy, rozbić. Dlatego, że to jakby ona układała to życie, to ona współgrała bądź nie współgrała z tym partnerem. I czy mówić tutaj o zbrodni, karze, winie bądź nie winie, no to tkwi w czymś, co sobie pościelała, więc śpi, bo mogła być sama i szukać na przykład do skutku odpowiedniego partnera. Proszę bardzo. Natomiast bardzo często matki przekładają swoją, w cudzysłowie, miłość na synów. I to jest ich mężczyzna. I to jest chore. Bo syn powinien być synem, córka powinna być córką. Nie partnerem, nie partnerką, absolutnie. Z drugiej strony, dorosły 20, 30, 40-letni facet jest przyzwyczajony do bycia pępkiem świata, taki syndrom jedynaka, mamusia zawsze daje obiadek i on nie potrafi traktować kobiety, jak partnerki. Jeżeli ja ugotuję, to ty pozmywasz, jeżeli ja wypiorę, to ty wyprasujesz. Oboje pracujemy i zupełnie prosta, logiczna sprawa, nikt nie jest służącym dla nikogo. Ja bardziej potrafię... Nie wiem, prowadzić auto, to ty przyniesiesz zakupy, no cokolwiek. Wymieniamy się doświadczeniami, jesteśmy na partnerskim poziomie. Ja coś mi, ty coś tobie, ty coś mi, ja coś tobie w ramach naszych umiejętności. Natomiast nieodcięta pępowina dzieli się na dwie strony. Z jednej strony są właśnie te pępki świata, którym się wszystko należy i kobieta też będzie jego mamusią, która podaje kanapeczki do łóżka. Natomiast druga strona jest to takie wieczne udowadnianie, że ja jestem wystarczająco dobry. Znam i jedne i drugie przypadki. Nie ma gorszego, nie ma lepszego, oba są patologiczne, więc nie ma co tu się rozczulać. Natomiast bardzo śmiesznie wygląda mężczyzna, który biegnie do domu rodzinnego, gdzie ma na przykład, nie wiem, trzy siostry, a jest traktowany jak piesek i służący i wiecznie próbuje udowodnić, że on jest dobrym synem. Ale to też jest nieodcięta pępowina. Znam takie przypadki wiele. I o ile na przykład taki pępek świata, to jeszcze można powiedzieć, no głupia babo,
weź, daj mu tą patelą przez łeb, niech się otrząśnie albo sobie idzie do tej mamy, to o ile jest takie kompleksowe udowadnianie swojej tego, że jestem dobry, to to już jest, tu już mamy problem, słuchajcie, tu już mamy problem. Faceci z nieodciętą pępowiną instynktownie nie szukają kobiety do życia, tylko mamusi do opiekowania. Te niebieskie ptaszki takie, prawda, więc naprawdę nic ciekawego. I pamiętajcie, że jakbyście się nie starały, to zawsze będziecie inne niż matka. Zawsze. Ale inne równa się gorsze, ok? Czyli nie inne i jest wspaniale, bo lubię swojego syna, lubię swoją córkę, każdy jest inny, ale ich kocham. Nie. Będziecie inne, czyli te gorsze. Bardzo wiążą kompleksy tutaj niestety i tutaj należy na to zwrócić uwagę. I pamiętajcie, że jeżeli przez jakiś czas partner nie zrozumie, że jest to problem, to należy to kończyć. Albo leczyć, albo kończyć. Albo spróbować rytuału i zakończyć. Taka pępowina bywa czasem gorsza niż uwiązanie do hazardu. To jest jak nauk. Trzeba dużego samozaparcia, żeby coś z tym zrobić. Bardzo często jest to nieświadome, nieprzepracowane. Czasem wynika z jakichś karmicznych zależności. Dlatego najpierw należy spróbować terapii, jeżeli się na nią nie zgodzi, bo przecież nie ma problemu, tak? Mamusię trzeba kochać. Tatusia może też. Tatusiowi udowadniać, że się jest dobrym synem. To należy spróbować rytuału, a potem najwyżej uciekać. I teraz podam Wam ten rytuał. Co będzie Wam potrzebne? 2 razy świeca separacyjna. Aktualnie świece separacyjne można kupić na Czary Mary, ale myślę, że jak zmuszę jedną osobę do robienia świec ręcznie, to ja też będę miała w sprzedaży. Dla Was po prostu. Oprócz tego 2 czarne świece, 3 szpilki, wykałaczka, olejek sosnowy. Świece namaszczacie olejkiem, wszystkie. Na wykałaczką na wszystkich świecach piszecie swoje imię, datę urodzenia, znaczy tej osoby, którą odcinacie, i matki, ojca, rodziny, bądź wpisujecie rodzina. Pamiętajcie, że jest to rytuał, który nie będzie nikomu szkodził. On raczej poprzecina negatywne więzi. Ok? I teraz tak, zapalacie świece separacyjne, obie. I niech one płoną. Natomiast 3 szpilki wbijacie w 1 czarną świecę i w 2 czarną świecę, także tworzą taki pomost, tak jakbyście mieli 2 świece, to szpilki są wbite między nimi. I zapalając te 2 czarne świece, mówicie: widoczna zła pępowina, co cię oplata i spina, więzi przemocą od nas oddala, zostanie dzisiaj zerwana. Bez bólu, bez niepowodzeń, tak jak to bywa w przyrodzie, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, każdy z was własną pójdzie odtąd drogą. Jeszcze raz. Widoczna zła pępowina, co cię oplata i spina, więzi przemocą od nas oddala, zostanie dzisiaj zerwana. Bez bólu, bez niepowodzeń, tak jak to bywa w przyrodzie, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, każdy z was pójdzie własną odtąd drogą. I pamiętajcie, kochani, świece oczywiście wszystkie wypalają się do końca, resztki zakopujemy, ja to robię w głębokim rytuale, wzmacniam zaklęcie, otwieram krąg, więc robię to jakby, nie chcę powiedzieć profesjonalnie, ale inaczej i z większym doświadczeniem. Natomiast właśnie to proste spalanie świec intencyjnych też tutaj bardzo dobrze zadziała. Aczkolwiek, co chciałam powiedzieć? Gdybyście dalej podawali to zaklęcie, wykorzystywali, napiszcie, że to zaklęcie jest wróżki Joanny Wiśniewskiej. Ok? No tak, po prostu. Trzeba dbać o prawa autorskie swoje własne. I tyle. Możecie je zastosować. Mam nadzieję, że pomoże. Gdyby nie, wiecie, że jestem do Waszej dyspozycji także.
zapraszam serdecznie. Ale metody Wam zawsze podaję, bo dużo możemy zrobić sobie samemu. Jeżeli sobie z czymś nie radzę, to wiecie, to jest trochę tak. Ja nie pójdę do fryzjera, bo nie potrafię. Ale sobie choinkę z papieru zrobię, jak mi ktoś pokaże jak, bo lubię. Więc są osoby, które zastosują i mi zadziała, są osoby, które zastosują, nie zadziała i tak do mnie się odezwą. Ale możecie wiedzieć jak to, ja nie ukrywam wiedzy, ja mam syndrom nauczyciela, także miejcie, przekazujcie dalej. To zaklęcie jest typowo moje, więc możecie mówić, że jest moje. I co? Stosujcie, odcinajcie dziewczyny te pępowiny, a jak nie da rady, spierniczajcie, gdzie pieprz rośnie. Bo takich rzeczy się nie przeskoczy, tylko wy będziecie miały syndrom niespełnienia totalnego, a nie jest to wam do niczego absolutnie potrzebne. Świat jest pełen pozytywnych, fajnych mężczyzn, którzy na nas czekają. Nieważne, że ojciec dziecka będzie miał drugą... Powstrzymam się, bo to będzie film, który będzie dalej na kanale. Będzie miał drugą kobietę i dziecku zapłaci aliment i zobaczy je raz w miesiącu. Na pewno nie dla dobra dziecka, dla dobra siebie. Jeżeli my jesteśmy szczęśliwi, my jesteśmy zadowoleni, nie krzywdząc nikogo, ale patrząc na siebie, cała reszta też będzie zadowolona i szczęśliwa. Także życzę Wam powodzenia z tym rytuałem, odcinajcie te cholerne pępowiny i idźcie do przodu. Kciuki w górę, subskrybujcie, bądźcie ze mną. Dużo ciekawostek będę starała się umieszczać, jak zwykle. Do zobaczenia. Pa, pa.